Hej, z tej strony Eleven. Jest ze mną dzisiaj Sonia od coverów z FNAF-a. Ty przywitaj się może, nie będę tylko ja gadał. Dzień dobry. Jest bardzo zniesmaczona tym, że tutaj jest, ledwo się odzywa. Ale jest też z nami... Mam takie krótkie włosy. Mniejsza sobie. O nie, zrobię spoiler, nie przedstawiłeś mnie. Jest też z nami Wiśnia. Hej, dzień dobry. Masz, jesteś taki jak na Photoshopie ostatnio. Nie. Także prawda, nie jestem Isaaciem. Jest nastroje. Jestem wyższa. Siedzimy przed... To wygląda jak Penny. Siedzimy przed mikrofonem. Który wygląda jak Penny. Ja siedzę z tabletem i długopisem. I mamy dzisiaj w zamyśle zrobić sobie rysunkową historię. W sensie, będzie to działało na takiej zasadzie, że każdy będzie sobie dodawał po jakimś tam jednym fragmencie historii i będę ją rysował i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może damy przodem, więc Wiśnia zacznij. Rzuć sobie taki mały Morgan Freeman? O tym samym pomyślę. Powiedziałem tylko Morgan, koniec. No na czarnym teraz, okej. Okay. To będzie Morgan. Uśmiechnięty czy smutny? Szczęśliwy. No dajesz. Morgan miał wielu wspaniałych przyjaciół. Ale nie wiedział, że są to wymyśleni przyjaciele. Hello! I'm Mr. Mizzix! Look at me! Nigdy nie chciał sobie uświadomić, że żyją tylko w jego wyobraźni. Dlatego też ulubioną kreskówką Morgana był dom pani Foster. Dom dla zmyślonych przyjaciół. Dom pani Foster? Ale ja tego nigdy nie oglądałem, nie wiem dom jak to. Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. Ed i Eddie. Uglądał się? Ed, Eddy i Eddie. Co? Ed, Teddy, Monika, niech będzie coś innego. Nie wiem! Naprawa autorskie, bo mu potem jebną mu na... Tak! Klejmy mi walną na kanał! Pewnego razu, kiedy Morgan skończył oglądać swój ulubiony serial, udał się do łazienki. Jak gdzie siedział? Opiszcie mi to, bo ja muszę to zwizualizować, no. Na kiblu. Usłyszał głos. Morgan, idź na dół. Czy my znowu wracamy do Isaaca? Tak, to był głos jego mamy. Co było dość podejrzane, ponieważ jego mama mieszka w Stanach od 10 lat. Biedny. Myślałem, Morgan... że powie, że nie żyje. Chciałam to powiedzieć, ale uznałam, że nie. Biedny Morgan nie wiedział, że ma halucynację z niedożywienia. Morgan poszedł do lodówki, ale zobaczył, że nie ma tam nic do jedzenia. Więc zdał sobie po chwili sprawę, że jego głos tak naprawdę był jego w podświadomości. Sugerował, że ma iść do sklepu. Kiedy Morgan, zmęczony, udał się do sklepu, zobaczył kota. Rudego. Zakochał się od razu. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Cichaj, człowieku! Zakochał się. O, zakochał się. No zakochał się, no jest przecież love. Zakochał się w tym kocie. Uznał, że w sumie walić jedzenie. I pierwsze, czym się zajął, to zaopiekowanie się tym kotem. Lecz biedny futrzak nie wiedział, co go czeka. Nie. Co to w ogóle jest? Co to jest? Jakaś abominacja, nie? Tutaj są kolanka Morgana, wyobraźmy sobie, nie? Kot był dość zniesmaczony tym, że Morgan wziął go w swoje objęcia. Ponieważ ten gnój nie wiedział, jaką chce karmę tak właściwie. Morgan uznał więc, że skoro ten kot nie chce jeść tej karmy, Morgan sam ją zje, bo w sumie był wychudzony. Co z kolei okazało się być fantastycznym pomysłem. Ponieważ
Morgan odnalazł inne rzeczy, które mógł jeść za jeszcze niższą opłatą. Student life? Tak, student life. Soniu, nie zrozumiesz, studia to ciężki okres. Głodówki. Widzę właśnie. Morgan po jakimś czasie jedzenia zmielonej karmy dla kotów zaczynał mieć coraz większe halucynacje i bóle głowy. Coraz częściej jego przyjaciele chcieli go wyprowadzać na dwór. Wtedy uznał, że sam jest kotem. Aż ktoś go zobaczył i zadzwonił po policję. Policja przyszła i kazała paść mu na ziemię. Police, get on the ground. To wygląda jak takie typowe dziewczynki z anime dla ubogich chłopców, którzy papią. O mój Boże, Sonia! To jak te poduszki, nie? Do przytulania. To wygląda jakby miał wściekły nos na tej czapce. Ale na czasie ma być FP. Dobra, skończyliśmy. FP, czyli fajny policjant. I zatargnęli go do suki. Do co? Nie wiedzi tutaj suka? Co? Ale za czasów PRL-u. No, że się ludzi brało do suki. Co? Serio nie... Że do więzienia. Nie do więzienia, a ty jest chyba... Do samochodu. Aaa. O mój Boże. Zabrał go do suki. Ja pieprzę, co? Lecz halucynacje podczas jazdy stawały się coraz wyraźniejsze. Słyszał głosy. Te głosy mówiły: Morgan, zejdź na ziemię! Nie jesteś kotem! Morgan się wtedy obudził i miał wielkie wytyfy. Morgan uświadomił sobie, że to była cela więzienna. Zmiażdżył mnie teraz. Zmiażdżył mnie. Morgan w tym więzieniu miał jedną bardzo fajną rzecz, a mianowicie dostęp do komputera i internetu. Morgan podtrzymał uwagę klawiszy, postanowił, że wtargnie się do Deep Webu i udostępni tam swoją grę. Co? Jak ja na to narysowałem? To już twój problem, nie? My tylko opowiadamy. Gra nazywała się Eve That Cat. Morgan zaczął mieć wielu fanów w świecie internetu. Morgan wspomniał swoim fanom. Co? No co, no musi być jakieś, no. Morgan wspomniał swoim fanom, że niestety siedzi za kratkami, więc nie może za bardzo poszerzać swoich umiejętności programistycznych. I tak zaczęła się rebelia w kraju Morgana. Jak to rebelia? Jaka rebelia? Czy ja mam teraz wojnę narysować? Tak. Co? No teraz bitwę pod Grunwaldem pierdoli. A jaka rebelia? No, bo ci fani się przecież... No! Morgan! Czy oni podnieśli budynek? Stoją przed budynkiem! Na pewno perspektywę. To jest protest, kurwiu! Po wielkiej walce rebelia zakończyła się pomyślnie i Morgan wyszedł na wolność. Także osiągnął 30 poziom doświadczenia. Zadowolony tym, że w końcu jest wolny, postanowił, że pójdzie na studia, na kierunek programistyczny. Lecz nie spodziewał się, co go tak właściwie czeka na tym kierunku. Nasz biedny Morgan chciał poszerzać tylko swoje umiejętności programistyczne, żeby pisać lepiej gry. Morgan uświadomił sobie, że poświęca całe swoje życie pisaniu gier. Powoli traci swoje życie i skupia się tylko na klikaniu w klawiaturę. Kurwa, brzmi jak moja przyszłość. Zachciało mi się być programistą, kurwa, idę. Więc chciał się przebranżowić na coś innego.
ale wtedy uświadomił sobie, że ma już 50 lat. I to może być dość trudne zadanie. Lecz niewykonalne. Zrobił kurs, żeby być instruktorem nauki pływania. Wiśnia, nie mówmy o twoim życiu. Chociaż miał dość stare 50-letnie kości. Szło mu całkiem nieźle. Szło mu tak dobrze, że Morgan zaczął występować, a czy występować? Występować. Występować. Jeb słownikiem. Na olimpiadach pływackich. Dostał nagrodę Guinnessa za bycie najstarszym pływakiem odnoszącym takie sukcesy. Po czym nagle się obudził. Ja pierdolę, jesteście okropni. Jesteście, on to powiedział. Jesteście absolutnie ja okropni. Sukcesy. Gdzie się obudził Wiśnia? W swoim domu. Jezu, jakie zło. Morgan uświadomił sobie, że ma dopiero 12 lat. Zamknij mordę, mówię. Morgan uświadomił sobie, że był w śpiączce farmakologicznej. Miał wypadek samochodowy. Był w śpiączce i obudził się w domu. No już się wyleczył. Technologia! Wow, technology! Nie wiem, czego ja życie mam. I cała historia, która była wcześniej, mu się tylko prześniła. Morganowi dość długo zajęło dojście do siebie. Możesz mi wchodzić zdanie? Bo ja wejdę w co innego. Przystajmy w momencie, kiedy Morgan dotarł do domu. Okazało się, że to jest dom. Wbudził się ze śpiączki farmakologicznej w swoim własnym domu! I co teraz? Morgan uświadomił sobie, że był w tej śpiączce tak długo, że została mu tylko rodzina. A jego wszyscy przyjaciele wyjechali gdzieś daleko. I teraz nie ma nikogo. Jak mam to narysować? A może inaczej! Może teraz ja coś wtrącę! Wiśnia, zamknij mordę. Wiśnia. Przepraszam, kola. Okej, może teraz ja coś wtrącę. Więc, Morgan budzi się z tej swojej śpiączki po raz kolejny. I w tej śpiączce budzi się znowu w celi. Jaka incepcja! O Jan. Morgan obudził się po śpiączce farmakologicznej ze swojego snu. Przez traumatyczne przeżycia, które były w jego głowie przez tak długi czas, stwierdził, że nie chce mieć styczności z żadnymi kotami. Żadnymi kotami. To może ja sobie pójdę. Więc wolał psy. Więc kupił sobie psa. O nie. Psa nazwał Maja. Maja była dobrym pieskiem. Bardzo szczęśliwym pieskiem. A tutaj Mai było to, że została wzięta ze schroniska. Więc Morgan uratował jej życie. Morał tej bajki jest taki, adoptujcie, a nie kupujcie. Morał tej bajki jest taki, że jeśli macie super wydarzenie, to zaraz obudzicie się w celi.